I zapraszam Was do kolejnego, już jednego z ostatnich odcinków, jeśli nie ostatniego, gdzie toczymy ostatnią walkę, albo przedostatnią walkę z Orsino, który tutaj bawi się w Blood Magic. Burza, uścisk zimy, poproszę kulę ognia. Co jest? Ale jadą kogoś. Dobra, świetnie. O, wow. Słuchajcie, jest nieciekawie. Jest nieciekawie, więc włączę panaceum. Poproszę o leczenie. Uleczmy, powiedzmy, siebie. Dobra, udało wam się. Znowu Orsino się pokazał. Skurczybyk jest mocny, trzeba mu to przyznać. Trzeba mu to przyznać, zdecydowanie. Ja się tu podleczę. Łyk wytrzymałości. Dobra, now we can relax. Gdzie jest ten demon? Gdzie on jest? Tutaj jest. Tajemna zmora. Atakujcie, ludzie, atakujcie! Dacie radę. Anders, dzięki. I kontynuujemy jazdę z Orsino. Dobra, jak na razie życie jeszcze jest w porządku. Wspólne leczenie, gdzie to było? Bosko. Uwielbiam ten czar. Atakuj go normalnie. Pij. Ale się tnie. Ojejku, przepraszam was za to. O, ludzie, jakie ściny. Matko Boska. Co to, jakiś żart? No dobra, już. Dobra, walimy go. Padł. Dawajcie tego Orsino. Pojawił się tutaj. Okej, na razie temu nie będę wytrzymałości wbijał. Burzę ognistą, poproszę. Anders, ty nic na razie nie możesz, ale ty będziesz od leczenia. No i ty, no niech będzie. Dobra, w psa trafiłem, nie może. Orsino tutaj powoli się zbliża do końca. Mam nadzieję, że go pokonamy w tym odcinku. Nie chciałbym tego bardziej rozbijać. Co? Dlaczego on znowu jest? No co jest, ludzie? Od nowa mam go walić? Na Boga. Dajcie spokój. Kurde, to ta walka może trwać 3 miesiące. I to jeszcze na takiej ścinie. No dobra, ale nikt więcej nas nie atakuje. Więc to jest pocieszające. Co to jest? Męcząca mgła. Myślę, że to go zbytnio nie zmęczy. Okej. Okay.
Dobra, Orsino, proszę, już weź. Umrzyj, dobra? O kurde, wyrwał swoją rękę i nią macha jak maczugę. Okej. Anders. No dobra, ty na razie nic nie możesz zrobić. Ty też nie możesz go zbytnio poleczyć. Więc ja się sam tutaj poleczę. Okej, ładne obrażenie mi zadaje. 48, super. Dobra, nie trafiłem w niego burzą, ale wstyd. Do leczenia jest oczywiście nasz brat. Spoko, spoko, już cię tutaj pompuję magią. Jest. Ojeju, męcząca ta walka. Ja, wiecie co? Jak będę miał problemy tutaj z tym, to będę musiał tutaj miksturę z elfiego korzenia wychlać. Tutaj Meryl nam pomaga. Dobrze, dobrze. Temu się nic tutaj nie ten. No, świetnie. Zwłoki pokonane. Ona na szczęście ma szybką manę. Szybko jej się to odnawia. Byleby nie zginąć, byleby nie zginąć. Ty się trzymaj z daleka, chłopie. A ty no, go atakuj, no. Dobra, już prawie połowa. Ale go zamroziło. Typ to totalnie zmrożony. Ale jazda. Wow. Wow. Normalnie nikt już wytrzymałości nie ma. A ten dopiero ma połowę życia. Dawaj, Betan, proszę cię. Dobra, super. Bardzo dobre jest zaklęcie zamrażające, jak widzicie, bo go mocno zatrzymuje. Nie wiem, czemu to się nie włącza. Za mało wytrzymałości. Kurde, no nie mogę mu wytrzymałości więcej dać. Został mi tylko jeden eliksir. Nie widzę też żadnych tutaj tych. Zmiana pozycji. I atakujemy go w ten sposób. Ten tutaj żyga flakami z brzucha. Warik, spoko. Dasz radę. Wytrzymaj, 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 wytrzymaj. Dobra. Trzymamy ją manę. Dobra, tego nie będziemy rzucać, bo to jest do dupy. Ale jazda. Normalnie go kroimy tymi nożami. Okej, na razie leczyć się nie da. Ale i tak idzie dobrze, ponieważ ze smokiem sami widzieliście, jak szło. Musiałem leczyć ich i wskrzeszać po 10 razy.
Więc to tutaj to jest bułka z masłem. Najważniejsze, że pies nam pomaga. Okej, nie mamy już żadnych eliksirów. Co to jest? Klątwa pomyłki, świetnie. I na końcu wykończy go rękojeścią. Haha, widzieliście? O, jaki Prince of Persia. O, wyrwał tego demona. I co teraz, i co teraz, i co teraz? Ło, nóżką. Poor man. Why would he do such a thing? No, słuchajcie. We best get moving. We're not in the clear yet.